My to nagrywamy. No i jeszcze nie. Poczekaj, no dobrze, stąd będzie zbierać. Cześć, ciebie to nie zbiera, jak to tylko tak. Kurwa, zacząć nie mogę na odcinku. Cześć, tu Paweł z Piwnego Klubu. Jesteśmy na warszawskim festiwalu piwa. I są koronawyszyńskie tutaj ze mną. Chcę być naturalni, teraz nie może zacząć. Co wy tu robicie? Jemy piwo. Dobrze, jakie? Kawko i mleko. Mówiłeś, że perłę. Perłę to później. Która? Barrel Age? Nie, perła jest w brązowej butelce, męska. Babka w sklepie kupuje rano perłę, a ona z takim, wiecie, szacunkiem, nie? Mówi, nie zielona, tylko męska w ciemnej butelce. Tak było. I lepsza jest? No jak? W Lublinie nawet baba wie, że perła tylko w brązie. Naprawdę? Zupełnie inne piwo. Ono jest barrel aged. Nie mówimy, że jest pyszne, ale jest w brązowej butelce. No to podobno lepiej. Dobra, słuchajcie, co was zgniotło na tym festiwalu? Dobra, wiem, zaraz będzie coś o kiblach, o plakatach. Nie gniecie, ale poszedłem do kibla, żeby się wysrać i koleżka obok tam robił takie rzeczy, że nie mogłem. Jakie piwo? Wyciął od razu już. Piwo? Nie, piliście piwo. Poważnie. Piliście coś fajnych takich naprawdę no. Powyżej. Jeden na 100 z Kormorana jest bardzo dobry piwem. A jest tu? Bardzo słodkie, nie ma, takie dobre. Nie, była bardzo fajna. Nie, no jeszcze nas nie pojebało. Bardzo fajna buba bez wymrażania. Kolwados. I bardzo podobny do niej ris w beczce po whisky. Czyli Shopi. Pozdrawiamy Wojtek, Janek. Ja tak naprawdę takich sztosik to więcej na razie nie piliśmy. A w końcu dopiero w Łańcucie byliście? Byliśmy w Łańcucie. Nie zjódł was ris? No nie, bo jeszcze nie chcieli nas sprzedać. Bo nie macie 18, czy najebani za bardzo by. Ale pijemy pysznego Kajko i Mlekosza. Kajko, kurwa, ci dam Kajko. Kajko. Jajko i mleko. Tego rogę napróbowałeś? Jeszcze nie. No to też. Zaraz spróbujemy. To już jest druga warka. Smakuje wam? Powiedz, Robert. Szczerze. Bardzo dobrze. Robert? No. No, ja to sobie mogę mówić. No, dobra, a wy co? A my, no, kawko i mlekoż, tak, a, też, no. Ale daj mi taką wlepę. Co pijesz, 17? Taką wlepę ma Piotr, patrz, ja ci dam inną, poczekaj, ty, poczekaj, ja mu dam wlepę. Dam mu wlepę, teraz jest dobry czas na wlepę. Z butangiem? Ty, kurwa, nie to. Z czym? Z butangiem? Czekaj, dostaniesz... Ale wafle z golema. Dostaniesz, ty, ja najlepsza, ja mam cię, najlepsza wlepa, słuchaj, na ziemi. Proszę cię bardzo, lewa serce, tu jesteś zajebisty. Jesteś panem świata, ty też o nas. Sucie ci przekleję. Ale co to znaczy? Jeszcze obrandowanie. Wiesz co, taki blog 43 miliardy fanów na Facebooku, na Birbooku jesteśmy, także zapraszamy was serdecznie. Ale to Paweł, my nie mamy swoich wlepek. Dopiero w ogóle 2 miliardów się robi. To drogie rzeczy? No, 23 zł za arkusze. Będę dostawał jakieś 2 grosze w nas. No. Muszę z tym chodzić teraz, że widzę się. Słuchaj, zobaczę was bez tych wlepek i po prostu... Pierdol od razu. Skąd jesteście? Z Lublina? Piwny klub. To pewnie gra. No to będzie pierdol, bo nie macie dużo znajomych, tylko zakładowych w sumie. Jak przyjechało, ty. No, ale chłopak z Siedlec był, to prawie... Piwny Lublin widziałem ze 4 koszulki. I 2 bluzy. Piwny Lublin. Ale i też na Legię tam pisał na stadionie. Coś tam pisał. Jebać Legię, coś takiego było, no. Tylko motor. Przepraszam. Właśnie zaraz dostaniesz. Ja tylko mówię, co było. Ja absolutnie nie. Nie patrz, ile to ma znajomych, ze slepa dostaniesz. Oj tam, oj. No dobrze, stresujecie się bardzo, prawda? Bo to pierwsze wystąpienie publiczne. No. Teraz? No, bardzo. O 20. No teraz o 19. No nie, no teraz to my udajemy, że nagrywamy, więc to nie ma stresu, ale o 20 stres jest, nie? No co, już nie, już jesteśmy za bardzo zrobieni. Tak? Aha. Przeszło. Ale powiedzcie tak szczerze. Gdzie było? Ze 3 lata was namawiali, szczerze? Nie? W końcu przełamali te bariery, które finansowo... Zrobili ten błąd. O której mówiliście? Wiesz, no wymagało trochę finansów, bo 3,50 drogą nie chodzi. Ale per głowę, na głowę. To nie jest taka zlepka, wiesz. Dobrze wydane pieniądze. No, ja też tak myślę, ale długo chodzili z wami. Naprawdę, myślę, że wielki szacun. Parę maili. Tak, no jak wiemy, Warszawski Festiwal Piwa słynie z tego, że wszystkich zaprasza. I no prawda, tutaj długo czekał na was. Tak, no bardzo trudno jest tam się dostać też, prawda? Trzeba być naprawdę wyjątkowym. No, tak, teraz się zaczniemy stresować. Nam się na przykład akredytacja tam między kolanami gdzieś, prawda, gdzieś tam zawieruszyły. Dla was to będka już. No tak. W takich miejscach, gdzie byście byli. Słuchajcie, będziemy o 19 nagramy, puścimy live'a z wasze. O, patrz ma! Są 2. Oddałeś swoje. Tak. A to puścicie live'a? No tak, puścimy o 19. Wiesz, na naszym blogu jest, będzie masakra, w serwer się zapytają. Po co mi się ładnie zlewa? Chcesz tak, też? Daj mu się wszystko zlewa. Daj mi. No.
kurwa, z Delizy Golemowej. Mogę, a powiecie, tak naprawdę, to będzie totalny spontan, czy wiecie, o czym będziecie mówić? Tak, będziemy mówić o Perle. O królowej polskich piw, jak je się... O tym chmielu, rozumiem, Perle, tak? Nie, o Perle piwu. A, piwu. A. Piwu Perła, lubelskie. Przywieźliśmy tego dużo odmian, tak? Perły, bo Perła jest bardzo dużo odmiana w Polsce, tylko wy tego nie wiecie. Jest leżakowana z wieloma rzeczami już. No, także przywieźliśmy... Z ananasem, z mango. Z kałem też, czy nie? Jurki kokosowe, bekon. Dobra, już nie dopowiadają. Nie, no mówmy, no. To nie, tego nikt się ogląda, oni tego nie obrobią też. To nie, to będzie za dwa tygodnie. No, to jest live, jeszcze dodatku. Tak, leci live? Leci, dobrze. Dobra, słuchajcie, wystarczy, bo macie mnóstwo pracy, musicie przygotować, bo to jest trudne bardzo. Jak smakuje kawka i mleko? Przygotujemy. Zajebiste, prawda? No to wystarczy, na razie. Hej. Na razie.